Hej, dzisiaj pogadamy o pięciu postaciach z Gothica, które poniekąd oszukały swoje własne przeznaczenie i wpłynęły na bieg historii ludzi żyjących pod barierą. Ale najpierw dzięki Kremowy Tadeusz za wsparcie, dzięki Nekropolia. Pozdrawiam. Gomez to oczywista postać na tej liście, miał skończyć jako szary skazaniec wydobywający rudę, a poznaliśmy go jako magnata trzęsącego całą kolonią. Przywódca starego obozu wziął sprawy w swoje ręce i chociaż słuszność jego decyzji podlega dyskusji, to nie można odmówić mu wpływu na historię całego Gothica. To on zbudował hierarchię i dał pracę setkom ludzi. Zmusił króla do pertraktacji, dzięki czemu towarzyszący mu ludzie cieszyli się dobrami z zewnętrznego świata, a spora część jego towarzyszy zbiła z nim później bąki. W mgnieniu oka z byle skazańca ubranego w łachy i dzierżącego kilow zmienił się w lidera z własnymi kucharzami oraz sztabem ludzi gotowym zginąć, by go ochronić. Również przez Gomeza została zaatakowana wolna kopalnia, gdzie nie brakowało chamów jak Baloro i szczerze jestem mu wdzięczny, że ktoś ich dorwał, ale w związku z okolicznościami ataku Gomez mógł przyczynić się do upadku kręgu magów ognia pod barierą, na co oczywiście nie ma dowodów, a co wpłynęło na dalsze losy bezimiennego bohatera, który musiał odnaleźć Xardasa i to właśnie dzięki wiedzy nekromanty później wyswobodził ludzi spod bariery. To taki ciąg przyczynowo-skutkowy, bo gdyby magowie ognia przeżyli, to prawdopodobnie dalej realizowano by plan magów wody, który przynajmniej według byłego arcymistrza kręgu magów ognia nie zdałby testu. Kolejną bardzo ważną postacią dla historii jej przebiegu jest Saturas, który odłączył się z grupą ludzi, by założyć nowy obóz. W tym samym punkcie moglibyśmy postawić byłego generała imieniem Lee, jednak to nie on wpadł na pomysł zebrania ogromnego kopca magicznej rudy. Gdyby magowie wody i najemnicy nie odeszli ze starego obozu, to pozycja Gomeza mogła być jeszcze wyższa, a zwany przez ludzi tyranem przywódca mógłby jeszcze bardziej zabezpieczyć swoje plecy, co naturalnie przyczyniłoby się do zmian w historii Gothica, bo dajmy na to kolonia byłaby bardziej zabezpieczona, lojalnymi wobec niego strażnikami i bezimienny bohater miałby o wiele gorszy problem eksplorować ten świat. Szkodnicy nie napadaliby na konwoje ze swojego własnego obozu, 21 zbieraczy ryżu nie miałoby innego zajęcia niż przejść się do kopalni. Stworzenie nowego obozu było niesamowicie ważne dla wszystkich wydarzeń z kolonii. Nie wiadomo również, czy to nie było takie przetarcie szlaków, choćby dla Iberiona, który później mógł odejść z grupą ze starego obozu, by założyć obóz na bagnie, bez konieczności otwartego konfliktu z Gomezem. Saturas oczywiście jest również drugą osobą po Miltenie, która wspomina nam o Xardasie i nakazuje go odnaleźć, wpływając nie tylko na przeznaczenie naszej postaci, ale również całej kolonii, gdy bariera upadła. Iberion to człowiek, który musiał coś przysmażyć albo zjeść coś niestrawnego od snafa, żeby skończyć w miejscu, w którym go poznajemy. A tak na serio, jego wpływ na świat przedstawiony w Gothicu jest moim zdaniem niedoceniany. Podobnie jak Gomez stworzył sobie swój własny, mały świat, w którym wizje pozwoliły mu na niezależność względem dóbr otrzymywanych od króla. Teoretycznie, bo na etapie historii, w której go poznajemy, on i jego poplecznicy nie musieli dłużej harować w kopalniach, a odnaleźli tajemnicze bagienne ziele, które po przetworzeniu relaksowało kolonistów. Handlowali więc nim z Gomezem, który w ramach tej umowy wysyłał im wszystko, czego zażądali, wliczając w to kobiety. W praktyce zatem byli nadal zależni od Gomeza i jego pertraktacji, tak czy siak jaśnie oświecony Iberion stworzył sektę pełną świrów, która czciła nowe bóstwo, robiła sobie dzikie tatuaże i jadła wywary z pełzaczy. Jednocześnie było to miejsce, w którym jedynie procent ludzi pracuje, a reszta większość dnia albo się modli, albo pali trawę. Strażnicy świątyni, czyli nieodłączny element jego obozowej hierarchii, przez wielu po dziś dzień uznawani są za najlepszych fighterów z kolonii, mieszając nieodkrytą do tej pory w Królestwie Myrtany magię oraz walkę. Obóz na bagnie realizował swój plan przyzwania do świata demona, choć oczywiście uznawano wtedy śniącego za boga, który wyzwoli ich spod bariery, a gdyby bezimienny nie zdecydował się im pomóc, to pewnie do dziś by szukali gniazda pełzaczy. Nie dość, że demon narobił szkód, wpływając na bariery i opętując umysły wiernych, to jeszcze swym ostatnim krzykiem przyzwał do świata potężną armię zła, z którą musimy się zmierzyć w drugiej części Gothica. Ciekawe, jak wyglądałaby fabuła gry, gdyby Iberion nie reagował na głosy, które usłyszał, nakazujące mu wyruszyć na bagno. Jakieś propozycje? Xardas, ciągle ten Xardas. Był arcymag jest kluczową postacią dla historii Gothica już od początku. Mężczyzna jako jedyny zadał sobie tyle trudu, by wybudować wieże na terenach orków, przesłuchiwać ich i dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Miał głowę na karku i nie bał się realizować swoich planów, co oczywiście mu się nie udało w pierwszej części. Myślę, że skoro nadzorował pracę nad barierą, a ta wymknęła się spod kontroli, to trochę wjechało mu to na ambicje. Nie zmienia to faktu, że odnalazł starożytne proroctwo, wskazał bezimiennemu jedyną sensowną drogę do wolności, a nawet umożliwił walkę z głównym antagonistą, dając możliwość pozyskania lepszej zbroi czy naładowania starożytnego ostrza po generale Urizielu. Xardas jest narratorem oraz osobą, która w kontynuacji ściąga bezimiennego bohatera spod sterty głazów, otwierając drogę do wspaniałej kontynuacji.
Był nauczycielem i towarzyszem, na którego świat skazańców nie zasługiwał. Robart II. Nie starałem się sięgać tak daleko tym materiałem, bo równie dobrze moglibyśmy powiedzieć o orkach, którzy z powodu srogiej zimy wywołali wojnę, a może nawet moglibyśmy zacząć gadać o bogach i ich stworzeniu świata, ale faktem jest to, że król i jego decyzje naprawdę zbudowały całą fabułę Gotika, no i wpłynęły na świat. Z jego rozkazu skazańcy wydobywali rudę na wyspie Korinis i to on nakazał otoczyć dolinę magiczną barierą. A nawet to, że nie szedł w otwarty konflikt z buntownikami, tylko z nimi pertraktował, wpłynęło na losy bohaterów przedstawionych w kolonii. Milton, myślę, że wszyscy tak zwani przyjaciele bezimiennego mieli wpływ na otaczający ich świat, choćby Diego wprowadzając nowych do starego obozu, czy Lester, dzięki któremu nasz bohater spotyka się po raz pierwszy z Iberionem. Tak zwani przyjaciele bezimiennego spotykali się przecież w jakimś miejscu i obgadywali różne sprawy, można sobie zatem dopowiedzieć, że mieli sporo większy wpływ niż nam się wydaje, choć bezpośrednio nie byliśmy tego świadkami. Ale to właśnie Milton z całej czwórki według mnie wpłynął najbardziej na życie kolonistów, bo pomógł przenieść moc kopca magicznej rudy do Uriziela, broni bez której nie pokonalibyśmy ostatniego kapłana i śniącego, w związku z czym był postacią kluczową do upadku bariery. Bezimienny bohater, którym sterujemy, to osoba, bez której pewnie nic by w tej kolonii się nie zmieniło. Bractwo nie przystąpiłoby do rytuału, magowie wody nie odnaleźliby tych kamieni ogniskujących, a bariera by nie upadła. Mówi się nawet o tym, że bezimienny mógł przyczynić się do złego wpływu na ekosystem pod barierą, gdyż ingerował w jego naturalny łańcuch pokarmowy, klepiąc wszystko jak leci. Nasz bohater wykonuje bardzo dużo zadań dla losowych ludzi, często przyczyniając się do poprawiania ich humoru lub komfortu życia. Oczywiście często odbywa się to na zasadzie ręka rękę myje, ale ciężko by było zliczyć zadania, w których Bezio chodzi po jakichś jaskiniach, lasach czy innych niebezpiecznych terenach, narażając swoje życie za nędzne kilka bryłek rudy. W związku z tym miał bardzo duży wpływ na życie innych ludzi pod barierą, niekiedy ukierunkowując ich przyszłość, jak dajmy na to Dustiego, zaprowadzając go do obozu na bagnie, czy uwalniając Stone'a z lochów. To też jego działania, gdy wykluczymy nawet główną fabułę Gotika i skupimy się na tych dodatkowych, pobocznych zadaniach, były bardzo ważne. Przebieg historii, gdy wykluczymy z niej bezimiennego bohatera, zamiera w tak wielu punktach, że bez popuszczania wozy fantazji, czy nadania unikalnych cech, które posiada innym NPC-om, nie można sobie tego wyobrazić. Protagonista gry pojawił się pod barierą niczym zesłany przez bogów anioł, który miał do wypełnienia konkretny cel w historii wyspy. I to zrobił. Dajcie znać, kto jeszcze waszym zdaniem wpłynął na przebieg historii pod barierą i dlaczego, a już się z wami żegnam, więc trzymajcie się. Cześć. Dobra, zrzucajcie go!